Cześć dzień dobry. Primoz Roglicz wygrywa Kriterium Dudufinę, ale nie bez problemów. Mimo wszystko zaprezentował bardzo wysoką formę, natomiast nie tylko on. Ja nazywam się Marek Tynic i regularnie komentuję dla was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie kriterium dufiny i Tour de Suisse to są najważniejsze wydarzenia, najważniejsze sprawdziany przed Tour de France. Wszyscy już o Tour de France myślą, m, dlatego Warto te wyścigi było śledzić i jest śledzić, bo Tour de Suisse właśnie się zaczął. Yy... Tak naprawdę będzie krótko, no bo to tygodniowa etapówka, jedna i druga. Turdesuis Swiss podsumuje po jego zakończeniu. Natomiast warto, warto te wyścigi śledzić z wielu względów. To tak jak powiedziałem, zawsze są sprawdziany, zawsze są testy. Warto patrzeć, kto jest w dobrej dyspozycji. Warto zastanawiać się, dlaczego, co się dzieje. Warto też patrzeć na takie no, mniej lub bardziej spodziewane wyskoki formy zawodników, którzy czasem są troszkę w cieniu. Bohaterem Criserum Dudufine był niewątpliwie Derek G, bohater zeszłorocznego Giro d'Italia, gdzie wielokrotnie atakował, zabierał się w ucieczki, przejechał ponad 1000 km w sumie w ucieczkach, natomiast za każdym razem nie udawało mu się... Sięgnąć po etapowe zwycięstwo. Wielokrotnie bywał drugi, tutaj wygrał etap, a także co ważne, zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej za Rogliczem, za Jurgensonem, prezentując naprawdę dobrą, solidną, równą jazdę przez cały tydzień, będąc aktywnym, to też jest istotne i co istotne, prezentując bardzo, bardzo ładną, wysoką prędkość podjeżdżania. Ta prędkość podjeżdżania to jest parametr, który w tej wypowiedzi yy, oraz w podsumowaniu Tour de Swiss za tydzień będzie się powtarzał wielokrotnie, yy, ponieważ jakby na to nie patrzeć, wciąż jest to w miarę obiektywny. I wymierny parametr pozwalający ocenić performance zawodników na kluczowych podjazdach. Wyścigi rozgrywane w Alpach, czyli takie jak kryterium Fine, takie jak właśnie Tour de Suisse, no, umożliwiają to porównanie ze względu na to, że podjazdy zazwyczaj są. O dość regularnej stromiźnie są dłuższe, trwają 20-30 minut, czasami więcej, są już na jakiejś w miarę sensownej wysokości, często kończą się powyżej 1500 metrów nad poziomem morza. To wszystko jest dość porównywalne. Zatem no prędkości, jakie tutaj uzyskiwaliśmy, przypomnę, średnia prędkość podjeżdżania, zwana również WAM, wyrażona w metrach na godzinę, w metrach na godzinę, w pionie, umożliwia właśnie porównanie, porównanie performanceu na podjazdach, co jest istotne. To krótsze podjazdy oczywiście mają tę prędkość wyższą, co również jest istotne. Podjazdy bardziej strome, takie powyżej już 8%, dość wyraźnie zaczynają tę wartość zaburzać, w sensie zawyżać. Oczywiście można znaleźć głównie na Twitterze yy, wiele estymacji przeliczających średnią prędkość podjeżdżania po na yy, estymowaną moc, wyrażoną w watach na kilogram. Natomiast no im więcej estymacji opieranych na estymacjach, opieranych na estymacjach, tym zwiększa się błąd. Dlatego czasami możecie widzieć jakieś wartości, które mówią o 6,5, 7, powyżej 7 watów na kilogram. To nie, zawsze jest, to nie zawsze się zgadza, co więcej porównywanie tych wartości z wartościami ze strawy, ponieważ wciąż niektórzy zawodnicy... Wciąż niektórzy zawodnicy udostępniają pełne swoje dane, przynajmniej jeśli chodzi właśnie o tętną moc, kadencję, natomiast no do końca nie znamy też masy ich ciała. W związku z tym są to wszystko przybliżenia. W najlepszym wypadku gdzieś 0,2 po przecinku. Także są to wszystko jakieś wartości orientacyjne. Z kolei, i to też jest istotne, ta wartość WAM, ta średnia, średnia prędkość podjeżdżania, no w ostatnim czasie generalnie jest bardzo wysoka, jest coraz wyższa, natomiast trzeba pamiętać, że kolarze jeżdżą szybciej, jeżdżą szybciej również dzięki technologii, to znaczy rowery są wyraźnie szybsze. Często podjazdy, zwłaszcza te nie bardzo strome, bardzo bardziej regularne, pokonywane są z prędkością powyżej 25, czasami 30 km na godzinę, gdzie aerodynamika, wbrew temu co próbuje mówić Dariusz Maranowski, ma naprawdę znaczenie i już pozwala urwać kilka, kilkanaście sekund podczas takiego 20-30 minutowego Wysiłku. Także ty tyle tytułem wstępu, aby całość nie była zbyt długa. Istotne jest to, że podczas kryterium Dufine na podjazdach długości 20-30 minut oglądaliśmy średnią prędkość podjeżdżania właśnie na poziomie 1750-1800 m na godzinę, a to jest bardzo, bardzo dużo. Zarówno w przypadku roglicza. W przypadku Jorgensona, w przypadku Carlosa Rodriguez'a, w przypadku Giulio Cicone, każdy z nich pokazywał taką prędkość. A tego typu prędkość podjeżdżania do tej pory w ubiegłych latach pozwalała myśleć o wysokim miejscu w klasyfikacji generalnej, czy też wysokim miejscu wśród faworytów wielkich turów. I można mówić, że tak, Primoż Roglic z jednej strony pokazał się znakomicie, ponieważ no, tutaj tak naprawdę zdominował rywalizację, w górach na dwóch z trzech etapów. Natomiast na trzecim, ostatnim no nie wytrzymał ataku Rodrigueza i Jorgensona. I tak naprawdę, gdyby, gdyby nie bardzo dobra jazda na czas, choć też nie bardzo, bardzo dobra, bo przypominajmy, że Roglicz przegrał tutaj czasówkę Seven Pool no to Roglicz nie byłby zwycięstwem kryterium Dudufine i nie skompletował kolejnego yy, tego prestiżowego, tygodniowego wyścigu etapowego na swoim koncie. No ale zwycięzcy są na mecie. Roglicz w ogóle jest spe specjalistą w wygrywaniu, w wygrywaniu o niewielkie różnice wyścigów etapowych. Tak też, było, tak też było tym razem. Zatem Roglicz pokazał bardzo wysoką formę, pokazał bardzo duży potencjał przypomniał, nawiązał do swoich znakomitych osiągów z przeszłości. Co więcej, drużyna Bora Hans Groer, która wkrótce będzie przemianowana na Red Bull'a, prawdopodobnie będzie Red Bull Hans będą nowy sponsor titularny, nowe stroje na Tour de France, pokazała się świetnie. To znaczy, Aleksander Własow, Jay Hindley robią super robotę w górach i o ile przed zapowiedź. Składu Drużyny Emiratów i pomocników Pogaczara, no, wyrywała z butów dosłownie, pokazywała, że Drużyna Emiratów będzie super mocna. No to kryterium Dudufine pokazało, że Drużyna Bory również będzie super mocna. E, czy drużyna Jumbo-Wizma? Przepardon, <laughs> cały czas właśnie. E, Rebranding e, Bory na Red Bulla pewnie będzie łatwiejszy, bo Red Bull jest e, no, światową marką, na, najbardziej znaną, ale e, wciąż po latach e, sponsoringu przez Jumbo, e, które wycofało się ze sponsoringu drużyny Wizma-Lizebike, ta e, nazwa wciąż gdzieś zostaje w głowie. Także czy drużyna e, Wizma-Lizebike będzie w tej topowej formie? Per drużyna pewnie tak. Jorgensen pokazał, że jest w znakomitej dyspozycji. Zobaczymy jak będzie z Minegorem. Wciąż nie ma decyzji o jego starcie. Ehm, natomiast jako drużyna pewnie będą w dobrej dyspozycji. <krym> natomiast czy właśnie ich lider koniec końców na Tour de France, ktokolwiek nie będzie, będzie w stanie nawiązać rywalizację z Pogaczarem, z Rogliczem? Tego nie wiemy. A co z Evenpoolem? Z Evenpoolem nie wiadomo. To znaczy, Event pokazał bardzo dobrą jazdę na czas i średnią jazdę w górach. To nie było tak, że Event jechał źle w górach, natomiast ewidentnie Event Poolowi brakowało do jego rywali: brakowało do Rodlicza, do Rodrigueza, do cikone do Własowa, do, 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 do Dereka G i tak dalej, i tak dalej. I... No cóż, no wiemy, że na Vuelcie Eventpool pokazywał właśnie tak mocne tempo podjeżdżania, które wciąż umożliwia traktowanie go jako faworyta w wielkich turach. Z drugiej strony tutaj podczas tego sprawdziano, no był pod formą, tak? Ale, ale przyzwyczailiśmy się do tego, że najlepsi zawodnicy są w topowej formie przez cały sezon. Że wygrywają od Emiratów do Lombardii i cały czas są w sztosie i jeżdżą super szybko. Natomiast taka bardziej tradycyjna szkoła przygotowywania się do wyścigów. Przez wiele lat yy, pokazywała, że no, zawodnicy na Dufinę, czy nawet na Szwajcarii, jeszcze nie fruwają. Więc y, jeśli tak jest w tym wypadku, y, tym bardziej, że Event no, mistrz świata wieździe na czas, bardzo aerodynamiczny zawodnik y, z dużym wsparciem specializeda w tej dziedzinie, y, ale samo aerodynamiką, mimo wszystko, czasów jak się nie wygrywa. Tutaj pokazał bardzo dobry, ale średni poziom. I na tle tych zawodników, którzy podjeżdżali super szybko, był wpadał blado. Może być tak, że za trzy tygodnie, kiedy będzie mówił o Tour de France, będzie w odpowiedniej formie, bo nie wiadomo może był przytłumiony treningami, przytłumiony wysokością, może to wszystko jest zgodnie z planem, i może tak miało być. Nie wiemy. Na pewno jego notowania lecą troszkę w dół, ale wciąż bym go całkowicie nie przekreślał. Tak samo jak nie przehypowywałbym Roglicza i pamiętałbym o tym, że Pogaczar mimo wszystko no, może czuć trudy y, Giro Italia w nogach. Y, zatem, zatem jeśli event pool na pierwszym czy na drugim górskim etapie y, na Tour de France zawiedzie, nikt nie będzie zaskoczony, ale proszę też nie być zaskoczonym, jeśli event pool będzie w grze to samo tyczy się Roglicza, to samo tyczy się Pogaczara e, zwycięzcy są na mecie, Tour de France ma trzy tygodnie a kryterium Dudu Dufine i Tour de Suisse są tylko testami e, równie dobrze może być tak, że Carlos Rodriguez będzie w super formie i tutaj ta jego wygrana etapowa e, to jest dopiero początek on również w zeszłym roku podczas Tour de France nawiązywał może nie był, nie jechał jak równy z równym, ale nawiązywał do formy Pogaczara i Winegora. zatem tutaj również potencjał jest, to jest zawodnik bardzo młody, może ma jeszcze trzy tygodnie, a tur jest długi, może nie w czasie całego tura, ale na kilku etapach, może Carlos Rodriguez tutaj tutaj nawiązać właśnie do, 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 do tych najmocniejszych zawodników, także tak to, tak to wygląda i należy być czujnym Zatem jeśli chodzi o kryterium Dudufina no to w zasadzie tyle Roglicz wygrał pokazał super formę ale z pewnymi wątpliwościami co do jej trwałości i co do swojej wytrzymałości. Mateo Jorgenson zaimponował, Carlos rog Rodriguez pokazał, że no, należy brać go pod uwagę w walce, może nawet i o podium, a Remco Evenpool na tę chwilę jest wielką niewiadomą i choć wielu kibiców już właśnie wykreśla go z listy pretendentów, ja bym tego aż tak pochopnie nie robił. A jeśli chodzi o Tour de Suisse, to w Tour de Suisse mamy Toma Pitkoka, mamy Gana Bernala tutaj warto patrzeć właśnie na to, co pokażą zawodnicy Ineosu, natomiast należy pamiętać, że tą Pitcock no, łączy starty na szosie z, ze startami w MTB. Myśli o złotym medalu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu właśnie w kolarstwie górskim. Co jest istotne, w Szwajcarii jedzie również Felix Gall, który właśnie, i on jest jednym z tych zawodników, który w zeszłym roku na Tour de France szczególnie w drugiej części tego wyścigu no, jeździł Super szybko pod górę i tutaj jego performance na Tour de France na, na Tour de Suisse może być również um, pewnym, pewnym pewną podpowiedzią um, co do tego no, czego należy się po Felixie um, spodziewać zatem moi drodzy to by było na tyle um, zachęcam do śledzenia Tour de Suisse, Tour de Suisse w tym roku um, w Eurosporcie w końcu zatem z World Tourowych etapówek w Eurosporcie nie mamy już teraz wyłącznie Tour de Pologne, natomiast no, nie obruszajcie się, to jest kwestia jednak dłuższych umów e, negocjowanych na kilka lat wstecz, do przodu. E, zatem na Turze Polonii w Eurosporcie pewnie trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać, a teraz warto cieszyć się Turze Swistu, którego przez parę lat dostępu nie mieliśmy. E, jest parę etapów górskich, natomiast górska czasówka również, natomiast o tym będę Wam pisał na Facebooku. Zatem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!